No, plac Trzech Krzyży, proszę Państwa, nawet krzyży. Natomiast jak teraz jechałyśmy 118 z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, to jechał taki facet i tak przez telefon gadając wykrzykiwał bydło, bydło. Ja mówię, że dlaczego Polacy nie chcą się przyznawać do swojej polskości, w sensie, że gdy udają najchętniej obcokrajowców, a przecież z wymowy widać, że to są rodowici Polacy, dlaczego lubią udawać Amerykanów, jakichś tam Anglików, aby nie Polaków, a o Polakach mówią bydło, bydło. To przecież tacy ludzie są rozebrani psychologicznie, tak jak ten budynek, Państwo zobaczy. Przecież wiadomo, że to jest kłamanie. No i takie to bydło poszło, też rzucił do śmietniczki, proszę Państwa, z odległości, z impetem. I oni, no śmieci, śmieci, i oni siebie samych oceniają tak w ten sposób, że są chamscy, że są brutalni. No to przecież jeżeli są chamscy, mają ogromne szanse, wielkie szanse chodzić częściej do kościoła swojego katolickiego, modlić się częściej, no bo jeżeli psychologii brak, móżdżek ptasi, to niekoniecznie musi być bydło. No, czy ptak to jest bydło?